Cześć, z tej strony Mega Space Fighter, czyli Kirk Shepard, z czwartym update'em. Jest ze mną The Lego Star Wars Boy 78. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, na początek, gdyż mam bardzo dużo do powiedzenia, zacznijmy może od mojego kanału. No, nie było okazji Wam za to podziękować, ale jak widzicie, wybiło już ponad 1000 widzów. Dlatego bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. I mam nadzieję, że ta liczba będzie ciągle wzrastać. Z tej okazji mam dość sporo rzeczy do pokazania, jak już powiedziałem. Także zaczynajmy, nie będę marnował więcej czasu. No to tak, jak widzicie, uzbierało się trochę kostiumów. No to zacznijmy od przodu. Old Republic Troopa, może go widzieliście już na moim Flickru. Bardzo fajny, pomęczyłem się z nim trochę. Będę go jeszcze trochę podrasowywał. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, to Pounder. Dobra, nieważne. Droid ze Starej Republiki. Filip? Słucham. Jak się nazywał? Droid nazwy T3 Unit. Tak, T3. Słyszeliście. Myślę, że fajny. Nie jest zły. Ahsoka Shepard, no już dość dawno ją zrobiłem. Ahsoka Shepard, sorry, tego nie było. Ahsoka, dobra, Ahsoka Tano. Ahsoka Shepard wzięła się z tego, że moja siostra w Minecrafcie nazywa się Ahsoka Shepard, sorry. Wow. Z trzeciego sezonu. Commander Neo. No, wiele w nim nie zmieniłem, dałem tylko hełm ze starej figurki. Commander Cody, tradycyjna figurka, po prostu dałem mu Blaster plus Sun Visor. No, wiecie, o co chodzi. Z tyłu Echo i Fives. Na pewno ich znacie. Własnoręcznie wykonani. Fives. Echo. Dwa klony Commander Gree z Legionu, Filip. 41. O. Czarna zbroja, jak widzicie. No i żołnierz z tego Legionu. Za niedługo mam zamiar wprowadzić tą figurkę na mój sklep. Będę ją sprzedawał. Mam taki zamiar. Wprawdzie to jest jeszcze prototyp, bo tutaj mam na ramienniki jakiś pomysł, żeby zrobić i tak dalej. A na dzień dzisiejszy tak wygląda. Shepard, moja figurka, postać. No, niewiele się zmieniła. Pomalowałem mu jedynie antenkę. Pierwszy klocek, jaki pomalowałem. Także spoko. Tą figurkę kupiłem na Allegro. Była nazwana Leia z Cloud City, ale moim zdaniem może być to też Padme.
Bez problemu. Bardzo ładna, ciekawa figurka. Mam takie dwie. Senat Commando też zakupiłem na Allegro. No, dwóch Snowtrooperów. Szeregowych. Tak samo są to prototypy. Mam nadzieję, że pojawią się w najbliższym czasie na sklepie. No i dwóch komandosów z Delta Squad. Zapewne każdemu znani. Na razie mam ich dwóch, za niedługo będzie cała drużyna. Seth, Sniper. Scourge, specjalista od ładunków wybuchowych, jeśli się nie mylę. Znany blaster DC-15. To tyle z figurek. Idziemy dalej. Tak, kupiłem sobie takie szafeczki do segregacji klocków. Wow. Co ja powiem? Klony i tak dalej, jak widzicie. Zostało mi jeszcze parę hełmów z Aura Light. Mam zamiar za niedługo zrobić kostumy z nich. Najwięcej Airborne Trooperów mam. Ale mam też hełm klona z 212 batalionu. Którego kostum na pewno zrobię. Miałem jeszcze hełm Bakary. O, tu jest. No i dostałem też przy zamówieniu Firelight takie darmowe elementy. Były nimi również ten na przykład te części Twi'leka. Inne brązowe części. No, zbliżamy się do sedna. Do rzeczy, którą najbardziej chcę wam pokazać. Jest nią pewien zestaw. I nie jest to zestaw z nowej kolekcji. Powiem, że nawet z 2009 roku, jeśli się nie mylę. A jest to Republic Dropship with AT-OT. Tak, mam ten zestaw. Też w to nie umiem uwierzyć. Dun, 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 dun. Aha, i nie piszcie, abym zrobił recenzję, gdyż jeśli śledzicie mój kanał, znakomicie wiecie, że nie robię recenzji zestawów z poprzednich lat. Robię recenzję tylko zestawów najnowszych. Więc jeśli jeszcze raz dostanę taki komentarz, po prostu go zignoruję. No już to tak dużo razy pisane. No strasznie fajny set. Jak widzicie. 8 figurek. Dwóch pilotów. Reszta to białe klony. Oj, jak widzicie, włożyłem tutaj trochę więcej niż 6 klonów, jakie były w zestawie. 6 białych klonów oczywiście. Mamy tutaj zejście. Ja tutaj zrobię taka szybka. Przedstawienie. Bardzo fajny zestaw. Tu mamy element, za który montujemy go do kanonierki. Bardzo fajna. Wykorzystałem sobie tą naklejkę, bo była jeszcze jedna do wyboru. Tak samo jak w kanonierce. Jeśli pamiętam, był to Vamp, jak to woli. Jak kanonierce poprzedniej. Może to otworzyć. I mamy taki wyrzutnie torped. Mówiłem, że nie robię recenzji, a w sumie i tak teraz robię recenzję. No to chwytamy. Dobra. Montujemy kanonierkę. Pokażę jeszcze na szybko, jak wygląda zmontowana.
tyle. O, mam jeszcze jedną rzecz w sumie do pokazania. O. I oto i ona. Jeszcze jedna rzecz i będziemy powoli zbliżać się do końca. Jest to ATT, może go pamiętacie. Jak mówiłem, będę go przerabiał i go przerabiałem. Wygląda on już znacznie lepiej. Coraz bardziej przypomina oryginał. No i tak jak było ostatnio. Możemy to otwierać i tak dalej. No i ostatnia rzecz, którą jest moja makieta. Tworzę ją już od jakiegoś czasu. Nie jest jeszcze skończona. Jeszcze dużo przede mną pracy. Myślę, że nawet nie jest to połowa. A na razie mam otwierane wrota. Sorki za przerwę, ale bateria mi padła w aparacie. Już włożyłem nową, także możemy kontynuować. No to tak. Mam zamiar cały ten dach pokryć takimi elementami. A najpierw muszę dokończyć tą ścianę. To tutaj widzicie, nie jest dokończona. A tak samo tutaj, jak to pokryję, mam zamiar potem tu postawić jakieś centrum dowodzenia, czy coś w tym stylu. Może jakieś lądowisko. No i tyle, tutaj mam jakieś detale, typu jakieś przewody, rury i tak dalej. A tutaj mamy figurki, moja postać, Shepard, Luminara Unduli, Baris Offi. No tutaj klony spacerujące, Deja. A tutaj właśnie ta Padme, albo Leia, jak to woli. Tutaj sypialnia klonów, no, taka prowizoryczna na razie. Zbrojownia. I tutaj bronie. Tutaj hełmy klonów. A tutaj, gdy to pokroję, mam zamiar zrobić jeszcze więcej tych anten poprzez takie elementy. Poukładam ich kilka. Na razie mam tylko dwa, ale w późniejszym czasie będzie ich więcej. Ha, no to myślę, że to tyle. A tutaj jeszcze nie wiem, czy to pokazałem. Zrobiłem coś takiego, co ma dawać drut kolczasty. Myślę, że fajny pomysł. Może zastosujecie to u siebie. No to tak, to się zbieramy. A w takim razie będziemy się żegnać. Filip. Do widzenia wszystkim. No, dziękuję, że byliście ze mną jeszcze raz przez ten okres cały. Pozwoliliście mi zdobyć tych 1000 widzów. Mam nadzieję, że ta liczba będzie wzrastać. Jak również zapraszam na kanał The Lego Star Wars Boy 78. Dziękuję bardzo. W takim razie cześć, do kolejnego update'u. Wow, ale mi się język plącze. Cześć.